Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak się tak zastanowić, no to trzeba zadać pytanie, dlaczego dzisiejsza lewica nienawidzi robotników i chłopów? No bo tak wygląda, że klasa pracująca to jest na ostatnim miejscu na liście dla dzisiejszej lewicy, dla tych tak zwanych intelektualnych lewaków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No naiwni idioci zawsze starali się jakoś planować świat, mieli swoją ideologię. No, oświecenie, kiedy przyszło oświecenie do Europy, no to w zasadzie zniszczyło konserwatyzm. Starało się niszczyć konserwatyzm. Oświecenie pozwoliło na to, że jakikolwiek idiotyczny pomysł teoretyczny trzeba wprowadzać w praktyce. No i praktyka jest jaka jest. Proletariat, no to ludzie wybrani przez intelektualistów marksizmu, no i byli przedstawiani jako klasa, która nie ma nic do stracenia, no, że ma tylko do stracenia kajdany, które możesz rzucić. No i oni są dzisiaj odrzuceni. Dzisiaj klasa pracująca jest po prostu odrzucona. Kto jest przygarnięty pod skrzydła lewactwa i komunizmu? No, po co robią komuniści to? No, żeby dorwać się do koryta, tak? Chodzi o to, że po prostu dobiegają do tego koryta, czy w Kongresie Amerykańskim, czy w tych strukturach europejskich, czy w strukturach polskich. Na całym świecie po prostu ci ludzie oszukują wszystkich innych. Dzisiaj sobie wybrali, wszyscy, lewactwo sobie wybrało trzy grupy, można powiedzieć. No jedna to jest silna grupa homoseksualna. No bo dlaczego postawili kreskę na robotnikach? Dlatego, że klasa pracująca, no to ona miała ten jeden feler w oczach komunistów, że każdy robotnik chciał zostać burżujem. No może nie tyle burżujem, co jego marzenie było zostać klasą średnią. No każdy, co pracował, no to chciał sobie kupić, jak nie było rowerów, to rowery, jak były rowery, no to motocykl, jak były motocykle, to samochód, marzył o jakimś mieszkaniu, marzył o domku, marzył o lepszej pracy i tak dalej, i tak dalej. Także, że komuniści doszli do wniosku, że ta armia proletariatu, armia tych ludzi, którzy mają zmienić świat, no nie spełnia zadania. Dlaczego nie spełnia zadania? No bo oni chcą być tymi, którzy komuniści mówią, że trzeba zlikwidować, tak? No bo jednak komuniści chcieli zlikwidować społeczeństwo, chcieli wyrównać, no ale do dołu. No i kto dzisiaj jest popierany? No homoseksualiści. No homoseksualiści, dlaczego? No oni są bardzo wyszczekani, wygadani, bardzo agresywni, oni mają dużo energii, nie mają z reguły rodzin, dzieci, zajęć tego rodzaju, no i mają w sobie w tą złość, która powoduje, że sami się napędzają, no i oni nie chcą zostać heteroseksualni, tak jak robotnicy, jak proletariat chciał zostać klasą średnią. Także to jest jedna grupa. Kobiety wyzwolone. No, kobiety wyzwolone z reguły po wielu skrobankach, z reguły nie planujące rodzin, nie planujące przyszłości, nie planujące dania z siebie na jakiegoś potomka, żeby po prostu społeczeństwo się zachowało. Nie, oni patrzą po prostu z perspektywy swojej dzisiejszej. No i one też są wyszczekane, wykrzyczane, agresywne, są w stanie zrobić wszystko. No i one nie chcą się zamienić, czy nie chcą zostać matkami i dzieciom, tak? Także to jest następna grupa. W Ameryce inna grupa to są czarnoskórzy. No, po polsku mówi się murzyni, część mówi, że to jest obraźliwe, no ale to jest
określenie jak określenie z polskiego języka. Nie ma co tam się denerwować poprawnością polityczną. No ale czarni w Ameryce również, żaden z nich nie chce zostać białym. No i fizycznie w zasadzie jest to niemożliwe, żeby został białym. Dlatego jest skazany na kolor swojej skóry. No i wszyscy politycy wykorzystują teraz kolor skóry, to jest najważniejszy w Ameryce. Martin Luther King mówił, że wszyscy powinni zakładać opaski na oczy i nie patrzeć na kolor skóry. A teraz wszystko jest względem koloru skóry. Jak jest inny kolor skóry niż biały, no to ludzie mają lepiej. Jeżeli ktoś jest, ma kolor skóry, no to jest rasistą. Nie wiadomo, jak to jest możliwe, żeby dla Polaków na przykład, którzy byli chłopami pańszczyźnianymi albo mieli chłopów pańszczyźnianych, jeżeli mieli w rodzinie swoją szlachtę, jak mogą być Polacy rasistami z krwi i kości, tak? No bo teraz tłumaczą, że każdy biały jest rasistą, dlatego że jest białym. No to jest taka ostatnia podejście bardzo często białych komunistów. No ale także jeszcze jedna grupa to są emigranci, tak? Emigranci na całym świecie normalnie jest jakaś emigracja legalna, tak? Wszyscy dostali się, wszyscy ci, co opuścili stary kraj, przyjechali do nowego kraju, no to 80-90% jakoś tam dostawała się legalnie, część legalizowała pobyt. Kanada w zasadzie trzyma w ręku te regulacje, Australia trzyma w ręku, Ameryka w zasadzie odpuściła, jest 10 do 15 milionów nielegalnych emigrantów. No i tu wracamy do tej kwestii Joe Bidena i tych następnych dwóch lat i jego tych rozkazów prezydenckich. On chce zalegalizować 10 do 15 milionów ludzi. Wielu ludzi jest tutaj 5, 10, 15 lat. No i on chce zrobić takie ekspresowe dojście do obywatelstwa, no bo normalnie jak się przybywa, nawet jak jest coś takiego jak loteria zielonej karty, no to trzeba tam składać najróżniejsze rzeczy, no jak oni zaakceptują, no to po wylądowaniu dostaje się powiedzmy tą zieloną kartę, no i od tego dnia 5 lat, 60 miesięcy trzeba być w Ameryce, żeby powiedzmy dostać obywatelstwo. To nie jest tak, że się ląduje i wyjeżdża po miesiącu i wraca po 59 miesiącach. Fizycznie trzeba być w Ameryce, w kraju USA. No można wyjeżdżać i przyjeżdżać, no ale też są tam ograniczenia, ale ogólnie rzecz biorąc, to trzeba być te 60 miesięcy, żeby zostać to obywatelstwo. Z jakiegoś powodu Biden mówi o 8 latach droga do obywatelstwa. Nie wiem, czy to będzie 3 lata jakieś wstępne takie rozkręcanie, dokręcanie, sprawdzanie tego pobytu, co ludzie robili w trakcie tego swojego nielegalnego pobytu, no ale 8 lat. No 8 lat, no to jest dosyć daleko, 2022 są wybory międzyprezydenckie, 2024 są wybory prezydenckie. Ogólnie nielegalna emigracja, no to rozwala długoterminowo, może jakoś poprawia gospodarkę krajową, ale krótkoterminowo rozwala sytuację. Ci którzy przyjechali wcześniej nielegalnie, są wyrugowani przez tych, którzy przyjechali później, no bo to zawsze jest zniżka cen, zniżka pensji, jest większa konkurencja, dlatego w Anglii jedna trzecia emigrantów głosowała przeciwko, za tym, żeby Brexit się odbył, no bo to było mniej więcej, między innymi ta emigracja z Europy do Anglii, no a w Ameryce
bardzo wielu hiszpańskojęzycznych głosowało za Trumpem, no bo wiedzieli, że ta emigracja jest ważna. No i Joe Biden chce zrobić tą reformę. No, na jego myśli no to jest to, żeby ta reforma była, to tylko po to, żeby uzyskać się 15 milionów wyborców, bo jak on by uzyskał 15 milionów wyborców, no to zajmie 20-30 lat, zanim z tych 15 milionów wyborców połowa ich dzieci pójdzie w kierunku konserwatyzmu, połowa pójdzie w kierunku komunizmu, no ale przez najbliższe 20 lat powiedzmy, no to demokraci uzyskaliby 15 milionów ludzi. Cały ten system emigracyjny, no to był stworzony po to, żeby Ameryka ekonomicznie no potrzebowała ludzi, tak? Ameryka potrzebowała ludzi, ludzie przyjeżdżali, pracowali, XIX-XX wiek. XXI jest teraz troszeczkę inny, dlatego że Ameryka była w stanie absorbować niewykwalifikowanych ludzi, no bo były i fabryki, była i ziemia do orania i tak dalej, i tak dalej. George Bush planował jedną z amnestii, ale to miała być reforma granic, tak? No bo to jednak granice, czy w Kanadzie, czy w Australii, no wszędzie na świecie te granice jakieś tam były. No i te amnestie się odbywały, ale to zawsze miało być połączenie z kontrolowaniem granicy, nie tylko fizycznie. Trump no to starał się budować fizycznie te granice, no ale to bardziej chodziło o ten systemowe zmiany, o te papierowe zmiany, o te procedury, regulacje i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, że te przebieganie przez granice też było ważne. Także Bush były te amnestie, no później był 9/11, wojna w Iraku, dosyć niska ocena jego pracy, także to było przeciwko niemu. Barack Hussein Obama, no to on zaczął robić te wszystkie rozkazy prezydenckie, raczej nie współpracował z kongresem, nie współpracował z republikanami. Trump, jak wspomniał, starał się zbudować fizycznie ścianę, żeby ludzie jednak emigrowali do Ameryki bardziej legalnie niż nielegalnie. Biden chce wszystkim dać ten prawo do głosowania i to jest właśnie najważniejsze. Tyle tylko, że i dlaczego to widać? No widać dlatego, że nie ma, dając amnestię, nic nie mówi, co zrobić, żeby doszlifować całą przyszłość, tak? No bo to jest najważniejsze, żeby nie powielać tego napływu i o obronie granic kompletnie nie mówi. Cała ta dyskusja, no to jest no ważna, ale nie rozwiąże tego problemu pomiędzy tym, ile wiz jest dostępnych, a pomiędzy tym, ile wiz jest ludzi chętnych do uzyskania. Po wojnie, po II wojnie światowej, Ameryka miała duże problemy. No dużo żołnierzy zginęło. Później tam przemysł się zmieniał. Nie było ludzi do pracy, szczególnie w tych ciepłych stanach, gdzie rolnictwo się rozrosło, no i potrzeba było tam fizycznych robotników i tam było bardzo dużo ludzi z Meksyku, bo oni przyjeżdżali do Meksyku jako gastarbeiterzy, można powiedzieć, tak jak Turcy przyjeżdżali w latach 50-tych, 60-tych do Niemiec, przyjeżdżali do Turcji, oni
Znaczy z Turcji, mieli pracować, sam mieli obostrzenia, nie mogli żon mieć czy przywozić i tak dalej, i tak dalej. No ale później zasiedzenie zostali. No i tak samo z Meksykanami dostawali wizy i bardzo dużo zostało. Później przyjeżdżali legalnie i nielegalnie. Cały ten program miał te swoje problemy, no ale największym problemem to był w zasadzie to, że za Reagana też była amnestia, no ale nie było nic zrobione, jak usprawnić przybywanie legalne, żeby zlikwidować nielegalne. No bo jednak jak ludzie przyjeżdżają legalnie, no to, tam krew im pobierają, odciski palców, pilnują, że mają pracować, że nie mogą iść na zasiłek i tak dalej. I tak dalej. I wszystko sprowadza się do tego, że jednak potrzebni są emigranci, no ale potrzebni są kontrolowani emigranci, są potrzebni emigranci, którzy są produktywni. Jeżeli ktoś idzie na garnuszek państwa, no to co? No to spada na podatników. Robotników jest coraz mniej. Także wszystko sprowadza się do podatków. Tak? No, ludzie jednak płacą podatki i chcą, żeby te podatki były jakoś wykorzystane. Ekonomia teraz po prostu walczy. Ilość bezrobotnych jest dosyć spora. Karawany z Ameryki Środkowej i Południowej nadchodzą, także ta amnestia i cały ten plan przybywania do Ameryki powinien być jednak lepiej zrobiony. Czy Bidenowi się to uda? No przypuszczalnie, no kongres na pewno na to nie pozwoli. Biden mógłby, najbardziej takim kluczowym sprawą to są ci młodzi ludzie przywiezieni w walizkach, w plecakach w sumie, nie w walizkach, którzy przyjechali nielegalnie ze swoimi rodzicami. Rodzice nigdy nie mieli legalnego pobytu. I ci ludzie chodzą do szkół, chodzą na uniwersytety, ale nie mają legalnych papierów. W wielu miejscach tych emigracji jest, mogłoby być to poprawione i uregulowane. No, Kanada i Australia byłby dobry przykładem, co Ameryka mogłaby w sumie robić. Wielu ludzi uważało, że ta ściana Trumpa, no to jest dosyć dziwaczna, ale jeżeli Biden myśli, że to, że ludzie myśleli, że jest dziwaczna, to znaczy, że ludzie się zgadzają na otwarte granice. No to nie jest to. Wyborcy chcą, żeby prawnicy, politycy zreperowali ten problem z granicami, a nie udawali, że granic nie potrzeba, że nie potrzeba jakichś przepisów emigracyjnych. No muszą jakoś postawić Amerykę na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te sprawy ludzi, którzy przyjeżdżają do Ameryki nielegalnie. No szczególnie, tak jak mówię, zabierają pracę tym najmniej wykwalifikowanym, którzy przybyli wcześniej. Koszt tych nisko kwalifikowanych emigracji ekonomicznej dla państwa jest straszny. No i nie jest tak szeroko po wszystkich klasach. W zasadzie Amerykanie najniżej zarabiający dostają najbardziej w tyłek. Czarni dostają najbardziej w tyłek. Poprzednie fale emigracyjne dostają w tyłek. Ludzie bez średniego wykształcenia. No i jeżeli są nielegalnie, no to jeszcze więcej nielegalnych nie poprawia. Zaczyna się bandytyzm, zaczynają się narkotyki, sprzedaż narkotyków. Sytuacja w Stanach przy granicy, no to jest makabryczna.
Nie jest to dobre, jeżeli to jest niekontrolowane. No i nie jest to dobre, że Biden chce mieć te 15 milionów wyborców. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję, że głosujecie na konserwatystów, na republikanów. Teraz pytanie dla komunistów, dla lewaków. Czy uważacie, że otwarte granice to jest dobra rzecz? W miejscach, gdzie jest bardzo dużo nielegalnych emigrantów, następna grupa nielegalnych emigrantów jest w stanie podcinać po prostu gardło tym, co przyjechali wcześniej. Nie jest to dobre. Zdrowie dla normalnych.